Dzień dobry, kochani, jest niedziela 7:38. Słyszymy się po raz pierwszy w takiej wersji. Ja się zaraz ogarniam i lecimy razem na siłownię. I tak prezentuje się mój makijaż na siłowni. Jak mogliście na samym początku zauważyć, ja się zmagam z dosyć dużym trądzikiem, a tutaj jest wszystko ładnie zakryte i czuję się mega komfortowo w takim wydaniu. Za oknem jest piękna pogoda, więc mam ochotę na jakieś fajne kolory. Ubieram się i wracam do Was gotowa. Ja już się ogarnęłam po siłowni, teraz pakujemy się i jedziemy na działkę. Słyszymy się w poniedziałek. Ja wyjątkowo dzisiaj idę na siłownię rano, bo wieczorem mam oczyszczanie twarzy i po tym oczyszczaniu średnio można chodzić do miejsc, gdzie są, wiecie, bakterie i tak dalej. Więc może coś Wam nagram z treningu, a teraz lecimy. Ja już właśnie wyszłam z siłowni i powiem Wam, że bardzo tęskniłam za treningami porannymi. Ostatnio byłam zmuszona do tego, żeby przestawić się i chodzić wieczorami, ale muszę do tego wrócić. Teraz będę wstawać o 6 i iść przed pracą na siłkę, bo mam tak dobry humor, no chyba to widać nawet, naprawdę. Życzę Wam dobrego dnia i słyszymy się później. Tak wygląda mój posiłek po treningu. Idę sobie go zjeść na zewnątrz i w ogóle nie patrzcie na moje pazy, dopiero jutro na nie idę. Czy to mój 10. outfit w tym dniu? Być może, ale ogarnęłam się i idziemy do kosmetologa. Sorry, wyglądam, jak miała ospę. Nie ukrywam, że wychodzenie z taką skórą jest dla mnie dosyć krępujące, ale muszę jechać na zakupy do Lidla, bo robię dla Was e-booki, więc jedziemy. Dzień dobry, kochani. Ja dzisiaj mam znowu wyśmienity humor. Ja nie wiem, kto się dzieje, ale chyba to słońce tak na mnie działa. Jadę nagrywać bardzo fajną współpracę. Mam nadzieję, że niedługo będziecie mogli zobaczyć jej efekty. Tutaj jestem już zapakowana cała i coś mnie złapało i lecimy. Jezu, ja uwielbiam jeździć autem. Ja bym mogła być chyba jakimś kierowcą zawodowym. Naprawdę, muzyczka na fulla. Jeszcze klimat, jak jest taki nocny, wiecie, o co mi chodzi. Jadę po strasznych dołach, ale czego się nie robi dla fajnego klimatu, współpracy. Już dojechałam, szukam miejsca jakiegoś parkingowego. I widzimy się już na miejscu. Jest klimatycznie. Mega się cieszę, że mogę sobie tutaj nagrywać. Serio. Tak pięknie jest, nawet żeby sobie tak pochillować. Ale pięknie to zaaranżowałam. Zobaczcie. Ja bym chciała iść na taką randkę, serio. Dzień dobry, kochani. Dzisiaj jest czwartek. Przychodzę do Was z ważnym ogłoszeniem. A mianowicie rozpoczęłam współpracę z pewną firmą i chciałabym Wam w końcu o tym oficjalnie powiedzieć. A jest to firma Jim Beam. Przedłużamy i lecimy z unboxingiem, ale to nie będzie taki typowy unboxing, bo ja tą paczkę dostałam już jakiś czas temu i niektóre produkty będą ponapoczynane, niektóre będą całkowicie zużyte, ale nie przedłużając, na pierwszy rzut lecą szoty kolagenowe. Ja potem jak ścięłam włosy, to stwierdziłam, że jednak chcę mieć długie włosy, więc mam nadzieję, że te szoty kolagenowe mi w tym pomogą. Białko. Ja od jakiegoś czasu, od 3 albo 4 miesięcy w ogóle nie piłam białka ze względu na to, że miałam po prostu po nim jakieś rewolucje żołądkowe. Źle się po prostu czułam, miałam zdęcia i też zmagam się z trądzikiem, więc po prostu stwierdziłam, że na jakiś czas odstawię to białko, ale to białko zawiera enzym trawienny i ja już od jakiegoś czasu sobie je testuję. I nie mam żadnych problemów, jeżeli chodzi o właśnie jakieś wzdęcia i tak dalej. Jeżeli chodzi o cerę, to jeszcze nie zauważyłam, ale w następnej paczce planuję sobie zamówić białko wegańskie, które podobno nie ma w ogóle żadnego wpływu na pogarszanie się stanu cery.
Podobno najlepszy, najlepszy smak tego białka to są lody waniliowe i też koniecznie chcę spróbować. Ja po prostu Jim Beama kocham za to, że oni mają dosłownie wszystko w tym sklepie. O czym nie pomyślicie, to tam w Jim Beamie jest kawa. Kawa do ekspresu. Ja nie spodziewałam się, że tam będzie kawa. A więc tak zamówiłam sobie kawę. Masło. Z takimi produktami oczywiście w granicach rozsądku. Nie można zjeść całego słoika. Na raz, chociaż jest bardzo smaczny. Ale tu jest masło z białą czekoladą i kokosem. Czekajcie, muszę wpuścić kota. Wybaczcie za przerwę, ale musiałam wpuścić tego atencjusza, bo tutaj marudził, że go nie ma na nagraniach. No już oczywiście chce iść. Lecimy dalej z unboxingiem. Kocie, tak troszkę wiesz, troszkę bądź kulturalniejszy, idź. Dobra, granola proteinowa, zwykła granolka. Jest spoko, ona ma taką... Ej, właśnie, mam miskę wam na sobie, pokażę wam jak to wygląda. Ta miska też jest Jim Beama, coś, ja nie wiem, po prostu oni mają dosłownie wszystko. Czekaj, pokażę wam logo, tutaj jest. Ta granola wygląda w ten sposób. Nie wiem, czy to będzie widać, bo mam ciemną miskę, ale chyba widać. Teraz już nasypałam, będę musiała ją zjeść. Nigdy nie piłam matcha i chcę właśnie spróbować, tylko ja nie wiem, jak się ją robi, więc jeżeli macie jakieś tipy, jak zrobić, to możecie mi dawać znaka w komentarzu. Tylko ja nie mam nic do tej matchy, nie mam takiej miotełki, bo ja oglądałam, jak to trzeba zrobić, ale właśnie nie mam nic do przygotowania, więc dajcie mi jakieś patenty, jak bez żadnego sprzętu to zrobić. Tego to ja się w ogóle nie spodziewałam. To jest kurczak w zalewie. Ja jeszcze tego nie próbowałam i ciężko w ogóle mi wyobrazić sobie, jak to może smakować, ale stwierdziłam, że w momencie, kiedy nie będę miała czasu, kiedy będę po prostu zabiegana i będę chciała zjeść coś na szybko, jakąś sałatkę, nie wiem, gdziekolwiek, do jakiejś tortilli ją dodać, go dodać, to może to się idealnie sprawdzić. Więc tak jak mówiłam, na Jim Beam jest wszystko. Tam znajdziecie dosłownie, dosłownie wszystko. Tortilla właśnie i spód do pizzy. Więc no tak jak mówiłam, jest dosłownie wszystko i od teraz z moim kodem NATSUL5 możecie zgarnąć zniżkę, więc jeżeli byście chcieli coś zamówić, coś by wam się spodobało, to śmiało. Jeszcze mam jedną rzecz. Piłka. Przez to, że ja pracuję bardzo długo przed komputerem i często bolą mnie plecy przez to, że siedzę w jednej pozycji, stwierdziłam, że zamówię sobie taką piłkę i właśnie sobie teraz na niej, jak już czuję, że mnie bolą te plecy, to po prostu zmieniam sobie fotel na tą piłkę i jest mega spoko. Jeszcze mam biurko regulowane, więc mogę sobie dostosować tak, żeby było mi mega wygodnie i wydaje mi się, że jeszcze mam jednej rzeczy, nie pokazałam. Ten kombinezon. Ten kombinezon też jest z Jim Beama. Zobaczcie, jakie on ma ładne plecki. Ja sobie po prostu chodzę tak na co dzień w nim, bo on jest taki, wiecie, nawet jak marynarkę na niego się założy czy coś takiego, to on mega fajnie wygląda. Dołu wam nie pokażę, bo teraz nie mam kadru do tego i przestrzeni, ale skupmy się na tych plecach, bo one naprawdę są przepiękne. I teraz to już naprawdę wszystko. Mam nadzieję, że haul wam się podobał. Unboxing haul. Nie wiem jak to się nazywa. I to tyle. Widzimy się później. Dzień dobry kochani, słyszymy się w piątek rano. Ja dzisiaj miałam wstać o 6, ale albo mój budzik nie zadzwonił, w co wątpię, albo po prostu byłam tak zmęczona, że go wyłączyłam przez sen i nie pamiętam. Ja dzień zawsze sobie zaczynam od szklanki wody z imbirem i cytryną. Jeżeli chodzi o przygotowanie tego napoju, to ja robię w ten sposób, że kroję sobie imbir, zalewam go wodą, gotuję go przez chwilę, później sobie przelewam do tej flapopiwie i dodaję cytryny, żeby miało taki fajniejszy smak. Biorę sobie też naczczo maślan sodu, bo on wspiera właśnie jelita. I tak wygląda mój taki pierwszy etap po wstaniu. Przygotujemy sobie dzisiaj też razem śniadanie, mam mega ochotę na coś słodkiego. Wiem, że na pewno mam czekoladę, więc ją pewnie wykorzystamy. I mam borówki, więc może zrobimy takiego omleta, wiecie, z borówkami i z kawałkami czekolady. To brzmi dobrze. I jeszcze zrobimy sobie do tego kawkę i pójdziemy sobie posiedzieć na balkon, bo jest piękna pogoda. Ja w ogóle tak się cieszę, że w końcu się ta pogoda naprawiła i że jest słoneczko cały czas.
Serio, od razu mam lepszy humor, jak wstanę, bo jak wstawałam rano w zimę, to po prostu widziałam jakieś czarno za oknem, to po prostu mi się nie chciało nic, a teraz dosłownie czuję się taka naładowana. Wpadłam na jeszcze lepszy pomysł. Stwierdziłam, że nie będziemy używać czekolady na rzecz tego kremu borówki i krem z białą czekoladą. Przecież to już brzmi dobrze, to nie może się nie udać, więc działamy. Dodajemy sobie, zaraz zobaczymy, chyba 60 gramów mąki tutaj mam. A czekajcie, chciałam inaczej zrobić. Przypominam z powrotem tą mąkę gdzieś. O kurczę. Dobra, weźmiemy sobie drugą miskę, czekajcie. Wracam do Was z drugą miską. Ja chciałam zrobić tak, że na początku rozbijemy sobie, w sensie oddzielimy sobie białko od żółtka, żeby... Kurde! Dobra. Żeby ten omlet był, wiecie, taki mega puszysty. Ja już sobie tutaj dodałam 60 gramów mąki, dodałam sobie jajeczko i teraz będziemy sobie dodawać mleko. W ogóle zobaczcie, jak to nam fituje. Tu mamy mleko kokosowe, a tu mamy krem z białą czekoladą i kokosem, więc cudownie. I w ogóle ja odkąd przerzuciłam sobie usienne mleko na napój roślinny bardziej niż mleko, to właśnie mam mniej wysypu na twarzy i mniej tych stanów zapalnych, więc jeżeli zmagacie się z trądzikiem, to bardzo Wam polecam to mleczko, szczególnie właśnie kokosowe Barista. Ono się tak pieni i jest słodziutkie, więc jest cudowne. Wcześniej piłam owsiane. Owsiane też jest spoko, chociaż musiałam bardzo długo się przekonywać do jego smaku. No bo wiecie, inaczej to smakuje niż mleko od krowy. I jeszcze piłam z orzechów laskowych. Też było spoko, ale to zostaje w moim sercu. Dobra, lejemy sobie tak na oko. Nie wiem, ile tutaj nam potrzeba będzie tego mleka. Dobra, dajmy na to, że 60, żeby to było w miarę gęste. Pomieszamy sobie i będziemy sobie dodawać borówki. Dobra, już wszystko tutaj ładnie wymieszałam. Tak mniej więcej to wygląda. Dodajemy sobie borówy i będziemy smażyć. Teraz ryzykuję swoje życie, bo jak to się nie uda, to ja będę tak zła, będę bardzo głodna. Ale dobra, wierzę w swoje umiejętności. Zobaczcie, jakbyście się zastanawiali, jaką piankę da się uzyskać z tego mleka. Zobaczcie, jak ona jest puszysta, nawet nie chce spaść. Przepyszne, przepyszne jest to mleko. Jeżeli lubicie takie w miarę słodkie kawki, to bierzcie na moją odpowiedzialność. Ja już sobie zdjęłam tego omleta z patelni i teraz musimy w rozsądnych ilościach położyć ten krem. On w ogóle pachnie jak takie Raffaello i też tak smakuje, więc jeżeli lubicie Raffaello, to polecam serdecznie, ale też nie możemy przesadzać. Dobra, tak... No jeszcze troszeczkę. Tak maksymalnie 20 gramów sobie go damy, żeby poczuć smak, ale żeby nie przesadzić. Idealnie. Dobra, możemy sobie wziąć z wagi, rozsmarujemy sobie tutaj pięknie i sobie go jeszcze posypiemy borówkami. I tak prezentuje się nasze śniadanko. Bierzemy sobie jeszcze kawkę i widzimy się na balkonie. Zobaczcie, to się rozpływa dosłownie. Dzień dobry, kochani. Dzisiaj idę na urodziny i stwierdziłam, że razem się na nie wybierzemy. Mamy do wyboru dwie sukienki. Też nie chcę być jakoś super elegancko ubrana, więc na dół założymy sobie jakieś sportowe buty. Pierwsza taka sukienka, ona jest taka, nie wiem, to jest brąz jakiś wpadający w taki kolor wina. Taka obcisła, bez ramionczek. Druga taka sama, tylko biała. Przymierzymy sobie obie i zdecydujemy, w której lepiej wygląda. Ta pierwsza sukienka prezentuje się w ten sposób. Tak jak mówiłam, ona jest taka długa i obcisła i tutaj ma takie rozwarcie. Nie wiem, jak to się nazywa. Czuję się w niej dobrze, ale zobaczymy jeszcze, jakbym się czuła w tej białej. Do tej chyba bym założyła czarne konwersy na platformie, żeby nie być tak, wiecie, bardzo elegancka. I jakiś skórzany płaszcz. Myślę, że może to dobrze wyglądać, ale zobaczymy sobie jeszcze, jak będę wyglądać w tej drugiej. Wiecie co? Teraz sama już nie wiem. Ta sukienka jest piękna. Pięknie tutaj się wszystko układa i tak dalej. Ale wydaje mi się, że jest taka mocno letnia.
więc chyba założymy sobie tą brązową. Dobra, ja idę się przebrać, wystylizujemy sobie tą brązową i do Was wracam. Mamy ogromny problem. Założyłam te konwersy, jakoś totalnie mi nie siedzą. I ja teraz nie wiem, jakie buty założyć, bo mam wrażenie, że do tej brązowej sukienki nic nie pasuje. Nie wiem. Stwierdziłam, że dam jeszcze szansę tym butom. Zobaczymy, jak założę ten czarny płaszcz. Jak to będzie wyglądać. Może w tym płaszczu zawsze się czuję jak jakiś fajny agent. Muszę się przejrzeć, a nie mam tu lustra, więc czekajcie. Założyłam ten płaszcz, to w miarę spoko to wygląda. I tak nie mam zbytnio innej opcji, bo żadne buty, mam wrażenie, że do tej sukienki nie pasują przez to, że ona nie jest taka, wiecie, typowo brązowa, tylko ona wpada w jakieś takie wino, nie wiem, nie znam się na kolorach. Mam jeszcze taką torebkę, więc myślę, że będzie fitować do niej. Ewentualnie mam jeszcze czarną z łańcuchem. Nie wiem, mam wrażenie, że z tą białą sukienką by był mniejszy problem, bo bym sobie założyła danki, które by mi na 100% pasowały do niej i wiecie, nie byłoby tak super elegancko, tylko tak w miarę luźno, tylko nie wiem, może już zostanę tak. Czy wziąć tą, ale to też nie jest taki pasujący brązowy. Może zostańmy już w ten sposób, bo nie ma czasu, trzeba jechać, bo tam się jedzie chyba z pół godziny, albo dłużej nawet. Więc nie no, wydaje mi się, że ładnie wyglądam. Przypomniało mi się, że jeszcze mam te buty, w których ostatnio utknęłam i nie mogłam wyjąć stopy, ale są piękne i myślę, że one by najbardziej fitowały. Tylko miałam się nie stroić jakoś tak bardzo. Może się wystroję, ale niewygodnie mi będzie ich strasznie. Życie kobiety jest zbyt ciężkie. Szybka decyzja. Które? Konwersy. Konwersy? No. No to jakieś kurzełapy. Nie wyglądają to jakoś tak dziwnie te konwersy? No, a to wyglądają jakbyś nie do kościoła z jakiegoś uciekła. Jak zwykle posłuchałam siebie i wybrałam buty na obcasie, bo w tych konwersach jakoś tak dziwnie się czułam, a tutaj mi ładnie wszystko fituje. I to tyle, słyszymy się następnym razem.